Wielkanoc to najważniejsze święto w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Z zmartwychwstaniem Pana Jezusa związanych jest wiele tradycji i obrzędów ludowych. Jedną z takich tradycji jest pisanie pisanek. Pisanki i kraszanki w kulturze polskiej mają już ponad tysiącletnią tradycję. Pierwsze wzmianki o pisankach pochodzą z X wieku, a w literaturze możemy się z nimi spotkać w XIII-wiecznych kronikach Wincentego Kadłubka. Z jajkiem w tradycji ludowej spotykamy się już od bardzo dawna. Uważane jest za pierwiastek życia, rozwoju, zmartwychwstania Pańskiego. Twierdzi się również, że jajka, które znajdują się w koszyczku wielkanocnym, mają symbolizować kamienie, którymi został obrzucony Pan Jezus w trakcie drogi krzyżowej. Różnica pomiędzy kraszankami a pisankami jest następująca. Kraszanki to jednobarwne jajka, nie posiadające żadnych ozdób. Natomiast pisanki są to jajka bogato zdobione różnego rodzaju ornamentami. W regionie opoczyńskim pisanki wykonuje się metodą batikową za pośrednictwem tzw. pisoka, składającego się z metalowego lejka, złożonego, to jest kawałek blaszki, złożony na pół, tworzy on lejek, jest umocowany na drewnianym patyczku, za pomocą którego nanosimy wosk na nasze jajka. Pierwsze pisanki były bardzo subtelnie zdobione, nie posiadały rozbudowanych ornamentów, natomiast obecnie pisanki są bogato zdobione. Najpopularniejszymi wzorami wykonywanymi na pisankach są wiatraczki, jodełki oraz żmijki. Początkowo jajka barwiono naturalnymi składnikami, takimi jak wywar z łupinek cebuli, młodych pędów żyta czy suchych kwiatków bławatka. W okresie międzywojennym zaczęto już wykorzystywać sztuczne barwniki. Wykonując pisankę musimy sobie przygotować jajko, no i oczywiście nasz pisak. Pisak nagrzewamy nad świeczką po to, by rozpuścił nam wosk. Zatapiamy go w wosku. I znów roztapiamy nad świeczką i w tym momencie nanosimy na jajko wzór. Pisakiem piszemy do siebie. W tym momencie rysuję jodełki, które były bardzo popularne w regionie opoczyńskim. Kobiety malowały najczęściej pisanki wieczorami, gdy już głowa była spokojna, tak mówiono. Wtedy żadna sąsiadka, inna dziewczyna nie mogła podejrzeć, jaki motyw nanosi druga kobieta na swoje pisanki. Nie chciały się tym dzielić, bo ich pisanki były oryginalne. Musimy pamiętać, że w domach żyło więcej rodzin niż jedna. Zazwyczaj właśnie takie pisanki wykonywało kilka pokoleń. Babcie uczyły swoje córki, a te uczyły swoje córki. Po naniesieniu wosku na nasze jajko wkładamy naszą pisankę do barwnika, a następnie wyciągamy, osuszamy, nagrzewamy nad świeczką, ściągając wosk. W miejscach, gdzie był wosk, zostaje nasz wzór. Tak wygląda nasze jajko po ufarbowaniu i ściągnięciu już wosku. Pisanki miały wartość matrymonialną, a także prezentową. Dziewczęta w okresie Wielkiego Postu pisały pisanki dla swoich lubych, którzy wykupili ich podczas ostatkowych przetargów dziewcząt. Matki chrzestne podarowywały pisanki swoim chrześniakom w ramach prezentów wielkanocnych. Pisanki również były podarunkiem dla dęgusiarzy odwiedzających domostwa. W powiecie mamy 20 pisankarek, które rokrocznie biorą udział w wielkanocnym konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe wraz z muzeum. Niedawno nasze muzeum powiększyło swoją kolekcję o nowe pisanki wykonane przez lokalne twórczynie ludowe. Serdecznie zachęcamy do wykonania własnoręcznych pisanek i umieszczenia ich w koszyczku wielkanocnym.